Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Przed nami najważniejsza część festiwalu Opętani Literaturą, który w tym roku odbywał się w realu i na żywo. Bardzo nas to cieszy. Odbywał się pod hasłem Wracamy, albowiem wróciliśmy. Mamy nadzieję, że wirus sobie pójdzie precz i w kolejnych latach także będziemy mogli spotykać się już zawsze na żywo tutaj w Radomiu i we Wsoli. Festiwal towarzyszy szóstej już edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Przypomnę, że ta nagroda została ustanowiona przez prezydenta Radomia i jest współorganizowana przez Muzeum Witolda Gombrowicza, a przyznawana za debiut, czyli za pierwszą lub drugą książkę autora napisaną prozą artystyczną. Przez 6 lat do nagrody, co świadczy o jej wadze i znaczeniu, zgłoszono blisko 500 debiutów z całej Polski. To tyle tradycyjnych przypomnień na początek, a teraz chciałbym powitać tych, którzy są dzisiaj z nami tutaj na sali. Przede wszystkim gospodarza miasta, prezydenta Radomia, pana Radosława Witkowskiego, który jest, przypomnę, organizatorem nagrody, a w jego osobie witamy także wszystkich obecnych na sali przedstawicieli radomskiego samorządu, który tę nagrodę ustanowił, i wszystkich polityków oraz osoby pełniące funkcje publiczne, które dzisiaj są z nami. Powitajmy także dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego, pana Dawida Ruszczyka. Pan Dawid reprezentuje dzisiaj nieobecnego z powodów osobistych wicemarszałka Rafała Rejkowskiego. Mazowsze zwiększa nieustająco wsparcie dla Nagrody imienia Gombrowicza i dla festiwalu. W tej edycji jest jej partnerem strategicznym. No i pozostaje mieć nadzieję, że w strategii kulturalnej całego regionu ta nagroda pozostanie zapisana na wiele lat. Patrzę na pana z nadzieją, panie Dawidzie. Proszę przekazać panu marszałkowi, wicemarszałkowi. Witamy także mecenasa nagrody, pana Jarosława Krzyżanowskiego. Który, jak twierdzą wszyscy związani z organizacją nagrody, z godną podziwu stałością ją wspiera, począwszy od drugiej edycji i mamy nadzieję, że nigdy się to nie zmieni. Witamy także nowego mecenasa nagrody, któremu nie wątpimy także nie zabraknie stałości, bo Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli wspiera niemal od początku, a mowa o zakładach automatyki Kombut, które reprezentuje dziś pan prezes Artur Marcinkiewicz. I jeszcze jeden partner nagrody, partner główny, firma Uni Development. Dzisiaj reprezentuje ją wiceprezes zarządu, pan Mirosław Szczepański. Dodajmy, że firma nie tylko zarabia pieniądze w Radomiu, ale także tutaj inwestuje je w kulturę i oczywiście płaci podatki też w Radomiu. A teraz, proszę Państwa, czas na powitanie kapituły, czyli tych, którzy wybierali i wybrali. Powitajmy ich wszystkich bardzo serdecznie. Są z nami Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Justyna Sobolewska, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i przewodniczący nagrody Jerzy Jarzębski. Za chwilę, proszę Państwa, wszyscy też poznamy lub przypomnimy sobie twarze i nazwiska nominowanych pisarek i pisarzy. Ale to za moment. Nie przerywamy powitań. Witamy, mam nadzieję, że dotarł, bo światła mi świecą w oczy i nie widzę zbyt dobrze, dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie Jarosława Klejnockiego, a także dyrektorów miejskich i marszałkowskich instytucji kultury, które są partnerami nagrody i festiwalu Opętani Literaturą, wszystkich ludzi kultury obecnych w tej sali. No i na koniec poproszę o bardzo gromkie brawa dla Państwa, czyli literackiej publiczności Radomia. Proszę Państwa, czasy są takie, że nie ze wszystkimi możemy spotkać się na żywo, dlatego dziś nie ma z nami tutaj na miejscu w Radomiu patronki nagrody i wielkiej przyjaciółki Muzeum Witolda Gombrowicza. Rity Gombrowicz nie mogła do nas z powodów wiadomych przylecieć.
No ale nie tracimy nadziei, że czasy się zmienią i odwiedzi jeszcze Polskę, Radom i Wsolę. Zawsze jest obecna dobrymi myślami w dniu gali i w czasie trwania całego festiwalu. A te dobre myśli udało się także przelać na papier. Otrzymaliśmy list od pani Ryty Gombrowicz i teraz będziemy mogli posłuchać kilku słów przez nią nakreślonych w języku francuskim i polskim przez Rytę Gombrowicz. Do odczytania tych słów nominowani zostali i zapraszam na scenę Ewę Witkowską i Tomasza Tyczyńskiego. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Je suis heureuse que le festival inventé par la littérature, le prix Gombrowicz, soit de retour. On est de retour. C'est un peu aussi la vie normale qui reprend après la pandémie. Malheureusement, il m'est impossible d'être parmi vous ce soir. Et c'est donc depuis Paris que je déclare ouvert le gala du prix Gombrowicz. Je m'associe donc pour la sixième année consécutive à la décision du jury et j'adresse par avance toutes mes félicitations à la gagnante ou au gagnant. Je vous souhaite une très bonne soirée, Rita. A tak to, proszę Państwa, brzmi w języku trochę mniej obcym w tłumaczeniu Agnieszki Kinel. Jestem bardzo szczęśliwa, że festiwal opętany literaturą i Nagroda Witolda Gombrowicza mogą się znów odbyć. Wracamy. Po części wróciło po pandemii również normalne życie. Niestety nie mogę być dziś wieczorem z Państwem. Zatem z Paryża ogłaszam otwarcie gali Nagrody Witolda Gombrowicza. Po raz już szósty łączę się z kapitułą nagrody w jej decyzji i z góry składam moje gratulacje laureatce lub laureatowi tej edycji. Życzę Państwu miłego wieczoru. Rita, niech usłyszy nasze oklaski, proszę Państwa. Bardzo dziękujemy. Czytali Ewa Witkowska i Tomasz Tyczyński. Proszę Państwa, dzisiejsza część oficjalna gali będzie odrobinę dłuższa niż zwykle i to jest wbrew pozorom dobra wiadomość, zapewniam, bo w tej edycji Nagrody Gombrowicza przybywa wyróżnień. Kapituła spośród nominowanych wybrała nie tylko laureatkę lub laureata, ale także osobę, która pojedzie na miesięczną rezydencję literacką w Wąs. A wszyscy nominowani i za to chciałbym, byśmy nagrodzili bardzo gromkimi brawami organizatorów i jury. Wszyscy nominowani otrzymają także nagrody finansowe 5000 zł. Bardzo mnie osobiście cieszy, że Nagroda Gombrowicza i Radom dołączają do tej grupy nagród i miast, które wyznaczają nowe, lepsze standardy. Skoro mowa o Radomiu, to zapraszam na scenę prezydenta Radosława Witkowskiego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście powinienem zacząć od tego, że cieszę się bardzo, że spotykamy się po tych dwóch latach. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale podczas czwartego finału Nagrody imienia Witolda Gombrowicza mieliśmy taki krótką reakcję z panem kuratorem Tyczyńskim. Tak sobie dużo obiecywaliśmy po kolejnym piątym finale. No niestety tak się zdarzyło, że ten piąty finał akurat wypadł w szczycie pandemii, ale cieszę się niezmiernie, że wspólnie spotykamy się na szóstej edycji. Przed nami szósty finał literackiej Nagrody imienia Witolda Gombrowicza za debiut prozatorski. Szanowni Państwo, co już wiemy po tych kilku latach o naszej nagrodzie? Mieliśmy wielkie nadzieje, wiązaliśmy wielkie nadzieje na promocję Radomia, radomskiej kultury. Natomiast dziś u progu szóstego finału możemy powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, mamy świadomość, że to jest już znaczące wyróżnienie kulturalne w Polsce. Nasza nagroda na pewno daje szansę i nadzieję dla nowych twórców.
Wiemy też, że jest jedną ze znaczących nagród kulturalnych, tych literackich, w Polsce. Ale jest jeszcze coś, co już wiemy i pewnie to najbardziej ucieszyłoby Witolda Gombrowicza. To przede wszystkim to, że daje głos, nagroda daje głos ludziom, którzy patrzą na rzeczywistość niekoniecznie zgodnie z tymi utartymi schematami. To nagroda, która daje szansę i otwiera nowe kierunki i trendy w literaturze. I bardzo się cieszę, że te kilka lat pracy nad tym projektem daje taki piękny owoc i pozwólcie Państwo, że w tym miejscu podziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do wielkiego sukcesu naszej radomskiej nagrody literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Prowadzący dzisiejszą galę wszystkich wymienił, więc pozwólcie Państwo, że ja Wam serdecznie w całości podziękuję i mam nadzieję, że do tego grona ludzi zaangażowanych w naszą nagrodę będą dołączali kolejni patroni, kolejni sponsorzy, bo na pewno nasze nadzieje i nasze cele stawiamy sobie zdecydowanie jeszcze dalej niż to, co w tej chwili osiągnęliśmy. W tym miejscu chciałbym pogratulować wszystkim nominowanym. Oczywiście za chwilę będzie również okazja pogratulować zwycięzcy 6. edycji, ale mam nadzieję, Szanowni Państwo, że dziś rozstaniemy się z nadzieją, że za rok w tym miejscu spotkamy się na 7. gali Literackiej Nagrody imienia Witolda Gombrowicza i już, jak to miałem okazję mówić kilkanaście miesięcy temu, żadna zupa z niedogotowanego nietoperza nam w tym nie przeszkodzi. Szanowni Państwo, życzę miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy, Panie Prezydencie. Ja tylko dodam, że jeszcze z Panem Prezydentem na scenie się oczywiście spotkamy. Już niedługo pojawią się na niej nominowani, którzy odbiorą wyróżnienia i nagrody, ale najwyższa pora, by ich poznać. Pomoże Państwu nam wszystkim w tym, tak jest tu ładnie napisane w scenariuszu, krótka impresja filmowa. Cześć, z tej strony Maciek Bobula. To mój zbiór opowiadań pod tytułem Szalejów, książka, za którą miałem przyjemność zostać nominowany w tym roku do Nagrody Gombrowicza, za co serdecznie dziękuję. To jest kot Romek, jedna z postaci, którym ten tom opowiadań został dedykowany. Książka pod tytułem Szalejów jest zbiorem opowiadań o tytułowej wsi Szalejów, o ludziach, którzy na tej wsi żyli, o mnie, o tym, co z tej wsi pamiętam. Opowiadania pisałem między rokiem 2014-2016, publikowałem na rozmaitych stronach internetowych, między innymi wydawnictwa J, które to wydawnictwo z tą piękną okładką Artura Skowrońskiego postanowiło tę książkę wydać, ale też na stronie korporacji HAART, więc opowiadania już tak naprawdę mają swoje lata, zdążyły się nieco uleżeć i w 2020 roku w tej formie książkowej wyjść. Ja się nazywam Dominika Chorodecka i jestem autorką książki Wdech i Wydech. Wdech i Wydech jest o małej, niestwornej dziewczynce, o Natalii. Jest bardzo nie tylko niesforna, ale i ruchliwa. I dorośli wokół niej nie radzą sobie ze swoimi problemami, więc Natalia musi sobie radzić z nimi, czyli z tymi dorosłymi. I radzi sobie na swój dziecięcy, choć niekoniecznie dziecinny sposób. I opisuje to tak jak dziecko, a dziecko opisuje świat prawdziwie, bezpardonowo, takim jakim on jest. I myślę, że Wdech i Wydech jest taką książką bardzo szczerą, obnażającą relacje rodzinne. Przewija się upiór tam straszący w tych latach, czyli ojciec alkoholik. Jest babka mącicielka, dziadek właściciel zakładu pogrzebowego i jest dużo emocji i myślę, że trzeba tą książkę nie tylko przeczytać, ale także poczuć. Nazywam się Jolanta Jonaszko. Napisałam książkę pod tytułem Portrety. Jest to zbiór opowiadań. Opowiadań jest 9, tak jak 9 głów na tej okładce.
Ludzie, o których piszę, to są ludzie wyobcowani, ludzie, którzy starają się odnaleźć w świecie niemieckiej korporacji, tak jak narratorka. Ja też od 10 lat mieszkam w Niemczech i wiele z tych historii jest zainspirowane prawdziwymi historiami ludzi, z którymi miałam przyjemność pracować jako coach albo konsultantka. To nie było tak, że po jakiejś konkretnej rozmowie spisywałam tą rozmowę i ona się tu znalazła, tylko minęło wiele lat, kiedy w ogóle doszłam do tego, że mogę opisać i jakoś poradzić sobie też z emocjami, jakie wywarły na mnie te rozmowy. Była to forma też takiej może dla mnie terapii, ale nie do końca potrafiłam się może też jako taki początkujący coach od tych tematów zdystansować. Co może znaczy, że pewne rzeczy tak przeżyłam, że mogłam napisać tą książkę. Nazywam się Aleksandra Liczak, jestem reporterką, dziennikarką, autorką książki Lajla znaczy noc. To jest opowieść reportersko-eseistyczna o Al-Andalus, czyli arabsko-islamskiej Hiszpanii i dziedzictwie Europy. Opowieść o współżyciu, czyli o konwiwencji między chrześcijanami, Żydami i muzułmanami, którzy, jak się okazuje, i czego chyba nie do końca jesteśmy świadomi, my dzisiejsi Europejczycy i Europejki, tworzyli całkiem harmonijnie funkcjonującą państwowość w średniowiecznej Iberii, w średniowiecznej Europie. Wydawało mi się, że ta opowieść o Al-Andalus, taka niejednoznaczna, taka inna od tej historii białej, chrześcijańskiej Europy, do której jesteśmy przyzwyczajeni, rzuca bardzo ciekawe światło i daje do myślenia o tym, jak wygląda nasza polityka i nasze myślenie o nas samych dzisiaj. I że to była jakaś odpowiedź na przede wszystkim na islamofobię, która się rozszalała w Polsce, w całej Europie, ale zwłaszcza w Polsce po 2015 roku. Dzień dobry, nazywam się Maciej Topolski, jestem pisarzem i tłumaczem, autorem książki Nisz, wydanej przez korporację Hart. Napisałem ją na bazie własnych doświadczeń i doświadczeń innych kelnerów, z którymi rozmawiałem, prowadziłem rozmowy przez kilka lat. Myślę, że trudno jest po dwóch latach powiedzieć, o czym ta książka jest, bo funkcjonowałem w innych emocjach i pisałem ją z innymi emocjami. Ale mogę powiedzieć, że jest o pracy fizycznej, o wykorzystywaniu, o nierównościach społecznych, o brudzie pracy fizycznej. Myślę, że osób, które są odpowiedzialne czy to za jedzenie, czy to za sprzątanie, czy za wszelkie prace fizyczne, które są, jak wiadomo, bardzo niskopłatne, stąd też między innymi tytuł książki Nisz, która pokazuje nie tylko niziny społeczne, ale też niskość płac, też kontakt tak naprawdę cielesny z tym, co brudne, tym, co właśnie fizyczne, tym, co wymaga pracy ciałem, a nie tylko i wyłącznie umysłem. Więc dla mnie kelner jest taką postacią symboliczną. Chciałem pokazać w tej książce, że kelner jest ważny, w jakimś sensie dowartościować go, ale też pokazać wszystko to, co w tej pracy jest ciężkiego, trudnego i odpychającego. Aha, zaczynamy po prostu opowiadać o sobie. Jak się nazywam, tak? Od tego zacząć. Wydaje mi się, że jako społeczeństwo jesteśmy dość zawstydzeni i dość sztywni. Przepraszam, zacznijmy jeszcze raz. Ale muszę powiedzieć, że kiedy piszę, to najbardziej czuję się sobą. Okazuje się, że... Kurde, przepraszam. Okej, okay, dziękuję. Widzę, że nie tylko was zaskoczyli, mnie także. To, proszę państwa, piątka nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody imienia Witolda Gombrowicza. No dobrze, już się przedstawili, więc zapraszamy na scenę całą piątkę nominowanych, a także prezydenta Radomia, raz jeszcze, pana Radosława Witkowskiego i pana dyrektora. Zapraszamy. Dawid Ruszczyk, Radosław Witkowski, piątka nominowanych w tegorocznej edycji Nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Wielkie brawa. Teraz osobom znajdującym się tutaj proponowałbym przejść troszkę dalej, by wszyscy państwo byli widoczni dla wszystkich uczestników naszej gali. Dla państwa i dla tych, którzy nas oglądają w przekazie internetowym,
będę wyjaśniał, że i pan prezydent, i pan dyrektor będą wręczali statuetki dla osób nominowanych w tym roku. Te statuetki, na pewno państwo to już wiedzą, mają swoją nazwę nieoficjalną. Otóż one oficjalnie nawiązują do przemysłowej przeszłości Radomia, ale także do obecnej tu artystycznej kreatywności. W poprzednich latach nominowani nazywali je otwieraczami, podobno do kariery literackiej. Więc te otwieracze trafiły do całej piątki nominowanych i jak także państwo widzą, takie łatwe w realizacji czeki na kwotę 5000 zł. Bardzo serdecznie gratulujemy. I teraz dla porządku. Państwo zostają na scenie, panowie wracają na widownię, a ja zapraszam do nas przedstawicieli kapituły Annę Kałużę i Zbigniewa Kruszyńskiego. Wielkie brawa. Przed nami, proszę państwa, najważniejszy moment gali. To będzie dwuczęściowa laudacja. Przypomnę, że w tym roku poza laureatką lub laureatem poznamy także osobę, która pojedzie na rezydencję literacką w Wąs. Tak, proszę wybaczyć, że z kartki, ale pisaliśmy tę laudację godzinę temu i jeszcze nikt z kapituły nie zdołał jej opanować na pamięć. W tegorocznej edycji nagrody nominowaliśmy 5 tomów dobrej prozy. Szalejów Macieja Bobuli to współczesny obraz wsi w Kotlinie Kłodzkiej, nakreślony z empatią, ale też krytycyzmem i dystansem. Autor opisuje swoich wiejskich bohaterów z wielką subtelnością językową. Wszystko jest tu wiarygodne i wydaje się przeżyte. Wdech i wydech Dominiki Chorodeckiej jest powieścią o dojrzewaniu dziewczynki w cieniu alkoholizmu ojca na tle przemian ustrojowych lat 90., która ujmuje obsesyjną deskrypcją zarówno stanów psychicznych, jak i scenerii i przedmiotów, wśród jakich obraca się bohaterka. Portrety Jolanty Jonaszko są serią subtelnych, psychologicznych opowieści o ludziach, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie, poszukują nowej pracy, w czym ma im pomóc narratorka pracująca jako coach w korporacji we Frankfurcie nad Menem. W ostatnim opowiadaniu tomu ona sama znajdzie się na zakręcie, dostaje wypowiedzenie. Laila znaczy noc Aleksandry Lipczak to jedyny wśród nominowanych tom prozy non-fiction. Świetne połączenie eseju historycznego i współczesnego reportażu o Andaluzji, gdzie współistnieją trzy religie i kultury – islam, judaizm i chrześcijaństwo. Niż Macieja Topolskiego to podane z bezbłędnym poczuciem humoru, ironii i absurdu zapiski narratora kelnera, który w ograniczonej przestrzeni restauracji obserwuje, jak ogniskują się, zaostrzają i wykolejają międzyludzkie interakcje. Od tego roku poza nagrodą główną kapituła przyznaje także jednemu z nominowanych miesięczną rezydencję w Wąs, w mieście Gombrowicza. W tej edycji zdecydowaliśmy, że otrzyma ją Maciej Bobula, autor Szalejowa. Być może autor zechce napisać... Być może autor zechce napisać następną książkę pod tytułem Wąs. Wielkie brawa. Zapraszam teraz na scenę, proszę państwa, fundatora, pana prezesa Artura Marcinkiewicza, przedstawiciela zakładów automatyki Kombut, albowiem Maciej otrzyma teraz bilet do Wąs. Taki, który będzie można skasować, kiedy będzie się wsiadało do... Chyba, że pojedzie stopem. Na bilecie jest kod pocztowy Wąs, żeby się nie pomylił w czasie podróży. Wielkie gratulacje. A my, proszę państwa, wracamy teraz do... Proszę zostać z nami, panie prezesie. Może pan być szóstym nominowanym. A my wracamy do laudacji. Za chwilę poznamy laureatkę lub laureata.
Szanowni Państwo, nagrodę główną przyznajemy Aleksandrze Lipczak za książkę Laila znaczy noc. Są oklaski i brawa na stojąco. Ola, wygrałaś, uciesz się. Uciesz się. Proszę Państwa, teraz możemy pójść dwoma ścieżkami. Myślę, że zanim poprosimy o wręczenie nagrody, wysłuchajmy laudacji. Wyróżniliśmy tę opowieść ze względu na jej odmienność, zarówno wobec klasycznych reportaży, jak i klasycznych esejów. Lipczak opowiada o średniowiecznej Andaluzji, ale pisze też o współczesnym świecie. Co ważne, pisze tak, że jesteśmy porwani rytmem, swobodą i zarazem precyzją tej prozy. W tle jej opowieści kryją się kryzysy, zapaści społeczne, wykluczenia, migracje, moralna panika jako reakcja na inność. Autorka szuka odpowiedzi na aktualne pytania w odległych czasach. Są one związane z możliwością i koniecznością wspólnego zamieszkiwania tego samego skrawka ziemi przez różnych ludzi, różne języki, różne religie, wartości i idee. Lipczak pokazuje nam alternatywne porządki wobec modelu kulturowych relacji, jakie dziś znamy. Zwraca uwagę na to, że moralność, prawo i edukację powinniśmy i możemy ugruntować na różnych, współistniejących ze sobą podstawach. Chodzimy z autorką po Kordobie, Granadzie, Sewilli, Toledo. W Kordobie przyglądamy się powstaniu najpiękniejszego europejskiego meczetu. Jego historia, powie jeden z rozmówców Lipczak, to nie we mgle. Bo fakt, że islamska budowla służyć miała definiowaniu wspólnoty, był źródłem zbyt wielkiego dyskomfortu. Słuchamy o średniowiecznej Liberii jako miejscu współistnienia Żydów, muzułmanów i chrześcijan. Al-Andalus pokazywany jest w okresie pokojowego współbycia tych trzech żywiołów, hiszpańskiej konwivencja, a także późniejszej ekspansji chrześcijaństwa, rekonkwisty królów katolickich, przymusowej chrystianizacji Maurów, rugania elementu arabskiego, aż po wypędzenie Żydów. W Granadzie Lipczak pokazuje nam obchody Latoma, uświetniające przejęcie ostatniego kawałka Półwyspu Iberyjskiego przez katolików. Ta świetnie napisana, obrazowa opowieść dostrzega konflikty i walkę ideologii zbliżającą kazus Hiszpanii do innych krajów, także Polski. Muszą się one zmagać z wielością często kłamliwych i sprzecznych interpretacji własnych dziejów. Współczesną lekcją z rozważań Aleksandry Lipczak stanowi bez wątpienia to, że akceptacja obcości jest bardziej płodna i pożywna niż kultura wymazywania i rugowania. Dość powiedzieć, że w współczesnym hiszpańskim mamy 8% słów pochodzenia arabskiego. Dodajmy może na koniec, że Witold Gombrowicz, który przecież doskonale władał hiszpańskim, na pewno byłby zadowolony z naszego werdyktu. Nagroda Aleksandra Lipczak, Laila znaczy noc, wydawnictwo Charakter. A ja zapraszam na scenę raz jeszcze prezydenta Radomia, pana Radosława Witkowskiego, i równie serdecznie zapraszam pana Jarosława Krzyżanowskiego. I poproszę o wręczenie nagrody. Przypomnę, że nagroda to 40 tysięcy złotych, ale to nie wszystko. Nie wiem, Olu, czy masz już w domu lornetkę? Jeżeli nie, to będziesz miała od dzisiaj lornetkę. To jest jeden z najważniejszych przedmiotów w życiu Witolda Gombrowicza. I to również jest element nagrody.
Proszę Państwa, wybrzmiewają tradycyjne radomskie fanfary, a ja zapraszam Aleksandrę Lipczak do mikrofonu i poproszę o kilka słów od laureatki. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tą wspaniałą nagrodę. Jestem naprawdę, dlatego się nie cieszyłam, bo byłam poruszona po prostu i wzruszona. I dziękuję moim współnominowanym wspaniałym, bo to jest wielka przyjemność, żeby dzielić ten pobyt tutaj i nominację z wami. Oczywiście chciałam podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w powstawaniu tej książki z wydawnictwa Charakter Cudownego i Nie, mojej wspaniałej rodzinie i przyjaciołom. Oni wiedzą, jak bardzo ich kocham, ale chciałabym wykorzystać ten moment widoczności, jaką daje ta wspaniała nagroda i powiedzieć coś, co jest, myślę, zgodne z duchem tej książki i z tym, dlaczego ją napisałam. Wczoraj polski Sejm przegłosował ustawę legalizującą, w wielkim cudzysłowie, wywózki na Białoruś, legalizującą to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, legalizującą tortury, wywożenie ludzi z naszego kraju bez udzielenia im jakiejkolwiek szans, dania im jakiejkolwiek szansy na to, żeby mogli się ubiegać o ochronę międzynarodową. I chciałabym wykorzystać ten moment, że tu stoję, żeby dać głos tym, których tutaj nie ma. To jest post z Facebooka Aleksandry Chrzanowskiej. Być może część Państwa już to zna, ten tekst. To jest jedna z aktywistek działających obecnie na wschodniej granicy w ramach grupy Granica. Aleksandra pisze tak: to jest śmierć. Teraz to jest cytat z SMS-a. Jeśli przyjedziecie do nas, to ściągniecie ich ze sobą. Oni znów nas tam wywiozą, na Białoruś, żeby dostać się tutaj z Białorusi. To jest zagrożenie śmiercią. To jest śmierć. To jest jedna z ostatnich wiadomości, które otrzymaliśmy od Olgi, Nadine i pozostałych osób z Konga i Kamerunu, których spotkaliśmy kilka dni temu w lesie. Byli przemarznięci, wykończeni, przerażeni. Olga nie mogła już chodzić, dlatego zabrali ją na noc do szpitala. Dzień później znów wywieziono wszystkich do lasu, na białoruską granicę. Wiemy to z kolejnych wiadomości. Mówili, że Białorusini strzelali w ziemię pod ich stopami i krzyczeli, że mają iść ponownie. Znowu dzwonią, szeptem, drżącym, przerywanym głosem podają nam przybliżoną lokalizację. Są w zagajniku na skraju wsi Bachury. Pakujemy się i jedziemy. Mamy ciepłe ubrania, koce termiczne, jedzenie, trochę leków. Wiemy, że tym razem nie możemy zadzwonić na Straż Graniczną, bo to może być dla nich wyrok. Przyjeżdżamy na miejsce koło północy. Kontakt znów się urywa. Nie odpowiadają na wiadomości, nie odbierają telefonu. Później włącza się tylko sekretarka. Szukamy ich kilka godzin, nie znajdujemy. Do dziś nie mamy z nimi żadnego kontaktu. Nie wiemy nawet, czy żyją. Lorian, Olga, Nadine, Francine, Esse, Phil, Jonathan, Christian, Bless. Tak strasznie was przepraszamy. Nie pozwalajmy na to, żeby nasze państwo rzekomo w naszym imieniu dopuszczało się takich zbrodni, żeby traktowało tak bestialsko ludzi, których jedyną przewiną jest to, że szukają w Europie bezpiecznego domu i schronienia. Aleksandra Lipczak, laureatka Nagrody imienia Witolda Gombrowicza za książkę Laila znaczy noc. Wielkie brawa. Proszę Państwa, to jest czas dla fotoreporterów, dla osób, które chciałyby zrobić nominowanym laureatce, władzom, sponsorom i członkom kapituły zdjęcie. Bardzo proszę. Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że to nie koniec naszej gali oczywiście. Dobiegła końca ta część oficjalna. Dwa ogłoszenia. Po pierwsze, za chwilę przerwa, w jej trakcie odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział nominowani i laureatka nagrody. A za kwadrans na scenie koncert. Zapowiadając go, chciałbym wyrazić nadzieję i dziękując Państwu za to, że wszyscy byliśmy tutaj wspólnie razem dzisiaj w Radomiu. Wielkie brawa dla nas wszystkich. Dziękując organizatorom, jury, nominowanym, laureatce, wszystkim nam, chciałbym wyrazić nadzieję, że spotkamy się na żywo za rok i to będzie siódma szczęśliwa edycja Nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Ta
ze zwycięstwem Aleksandry Lipczak powoli przechodzi do historii. Za kwadrans na tej scenie wraz z zespołem pojawi się Ewa Bem. Bardzo Państwu dziękujemy.